zostają, proszę Państwa. Wydaje się, że znakomicie Lindgren, ale uwaga, bo jest Leon Madsen z przodu, z tyłu się zakotłowało. Skorzystał Szymon Ludwiczek, który wskoczył przed Cierniaka. Cierniak na końcu, ale już buduje prędkość po szerokiej. No może na dystansie coś się teraz zobaczymy, ale bardzo mądrze jedzie Szymon Ludwiczek. Ogląda się raz, drugi, trzeci. Gdzie ten Cierniak jest? Cierniak na razie cały czas na czwartym miejscu, a teraz Luka Wężnika zostawił mu trochę miejsca junior Włókniarza. Cierniak teraz będzie chciał przepnąć gdzieś tam po szerokiej, ale słyszy, ale wie, gdzie skrada się zawodnik gości Szymon Ludwiczek. Ludwiczek cały czas prawo, lewo. Ile to się ogląda? Ostatnie okrążenie. Stadion tutaj na stojąco dopinguje swojego młodzieżowca, bo ten punkcik może być warty naprawdę wiele. Dziś w ogólnym rozrachunku ostatnia szarża Cierniaka. Cierniak czy Ludwiczek? Ludwiczek dowie się to! W 103 derbach Zadorski, Pfeiffer, Pawlicki, Przemek Stojanowski, taśma w górze. Kto najlepiej? Pfeiffer! I będzie jazda, nie będzie to długa jazda, bo Przemysław Pawlicki pod płotem znajduje dla siebie miejsce i on chce być kolejnym seniorem falubazu, który przywiezie trójkę. Mocno zastopowany Oskar Pfeiffer próbuje jeszcze połączyć się w to. Krzysztof Zadurski wykonuje swoje zadanie, jest przed Jakubem Stojanowskim na 4-2, jadą gospodarze. Stojanowski coraz bliżej młodego Krzysztofa Zadurskiego, rozgląda się za plecy Przemysław Pawlicki, a tam nic, pustka, może gdzieś na tle trybun majaczy mu Oskar Pfeiffer, ale przewaga, jaką zbudował Przemysław Pawlicki, jest kosmiczna. Stojanowski nie rezygnuje, czuje możliwość, czuje potencjał, a nie czuje się pewnie Zadurski, tu jeszcze wszystko jest możliwe. Stojanowski pod Zadurskiego, młodzież rozgrywa nam derby, ale dziczyzna na tym wejściu, w ostatni łuk, szaleństwo, Pawlicki wygrywa, Stojanowski to zrobił! Paluch, taśma poszła w górę, kto najlepiej? Miśkowiak, nie najgorzej, Łofinden gdzieś tam został na ostatniej pozycji i Marcel Kowolik, czyżby druga trójka tego młokosa, tego żużlowego maturzysty, który na pierwszej pozycji już mu jednak chodzi ciarsko, również młody, ale trochę bardziej doświadczony Oskar Paluch, oni już zmierzyli się w drugim wyścigu, a teraz jadą o pierwsze miejsce w to wszystko, stary mistrz chce wejść, Taj Łofinden, który jakby chciał pokazać młodzieży, panowie, ja tu też jestem, ja tu będę się szarpał o wygraną, tyle, że ma dwa okrążenia, dużo i mało, gdzie Oskar Paluch udźwignie tą presję prowadzenia, Taj Łofinden będzie próbował go dogonić, Kowolik już na trzeciej pozycji, Miśkowiak mimo niezłego startu już się nie liczy zupełnie, ostatnie okrążenie po szerokiej frunie Oskar Paluch, to jest najlepsza recepta, żeby te łuki pokonywać jak najszybciej i inteligentnie. Oskar Paluch mknie po pierwszą trójkę w dzisiejszych zawodach, Taj Łofinden do samego końca będzie cisnął, ale trzykrotny mistrz świata, mimo że był blisko i z okrążenia na okrążenie budował tę swoją prędkość, to zabrakło mu być może tego piątego okrążenia. Kolejnej wygranej poszli, Holder nie da rady założyć Parnickiego, Smektała próbuje w krawężniku, jest na miejscu trzecim za Wiktorem Przyjemskim, Holder ma prostą, długaśną i wjeżdża pod Bartosza Smektałę, Parnicki leci bardzo szeroko, nie wiem czy nie za szeroko, no nie, cały czas jest z przodu i ani myśli zamykać Przyjemskiego, wierzy, że ta duża, że ta zabawa pod płotem będzie go wyciągać, ale co z tego, kiedy czwarty jest Bartosz Smektała, uwaga! Wiktor Przyjemski podjechał pod Parnickiego. To jest to, czego się obawiałem. Za szeroko. Jesteśmy po równaniu na zarze. Ta duża tak nie wyciąga, jak wyciągała wcześniej. W tej chwili 5-1 dla motoru Lublin. Porządna robota Wiktora Przyjemskiego, który obejrzał się teraz, gdzie jest jego kolega, gdzie są rywale. Holder po krawężniku. Nazar próbuje odbić tę pozycję. Szarpie wściekły na siebie, bo wie, już teraz wie, co zrobił źle. Motor Lublin po raz szósty w tym sezonie wygrywa mecz ligowy, a Nazar będzie miał nieprzespaną noc. No to zobaczymy, jak zakończy się wyścig, który zamknie nam jednocześnie drugą serię rywalizacji w Offinem i Fury kontra
Thompson i Stojanowski. Jedziemy, czy Brytyjczycy są w stanie wygrać 5-1 z szalejącym Thompsonem, bo on będzie szalał po zewnętrznej, a na to wszystko wchodzi Stojanowski i Thompson, który dostał takiej prędkości, że chochono. I teraz co nam wyjdzie z tego galimatiasu na drugim łuku? Stal na podwójnym prowadzeniu, Stojanowski, ale chyba jedzie taką trajektorią, która przeszkadza Thompsonowi. Co sobie teraz Duńczyk myśli pod tą kopułą? Nie chcę cytować, ale na pewno wściekły, bo stracił drugie miejsce na rzecz Łowindena, a Łowinden chce dorywać młodego Stojanowskiego, który na pierwszej pozycji. 4-2 zatem dla Stali. Wreszcie prędkość Koszowian. No i Thompson, który przecież nie jest usatysfakcjonowany tym trzecim miejscem. Blisko Taja Łowindena, przepraszam, blisko Dana Bioleja oczywiście, a więc 4-2 dla Koszowian. No i pytanie, czy tak się to zakończy? Bioli blisko Stojanowskiego, ale jednocześnie przewaga minimalna nad Thompsonem. 4-2 z tego wszystkiego wychodzi jednak dla Stali Gorzów, która budzi się z letargu.